Dziś w murach Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu odbyły się obrony prac magisterskich. Krystian, po licencjacie z dziennikarstwa w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, postanowił kontynuować tu studia. Chciałem sobie rozszerzyć jakby trochę, powiedzmy, specjalizację, rozszerzyć trochę horyzonty, wejść w coś nowego, ale też coś interesującego, dlatego zdecydowałem się na informatykę medialną. Wybrał specjalizację produkcja medialna. Serdecznie polecam. Bardzo dużo projektów, bardzo dużo pracy, szczególnie praktycznej. Zwieńczeniem 2 lat studiów były dziś obrony prac magisterskich. Egzamin magisterski zawsze jest takim dużym świętem uczelni. Mówiła dziekan Akademii profesor Dorota Żuchowska. To święto studentów, ale też ich wykładowców, których cieszy rozwój ich podopiecznych. Przedstawiają już swoją konkretną wiedzę, wnioski ze swoich badań. Widzimy, ile też pracy włożyli, zarówno intelektualnej, jak i czasami też technicznej. Mówiła dr Klaudia Rosińska. Efekty tej pracy było dziś widać w czasie egzaminu. Poziom był bardzo wysoki. Mówiła prorektor Akademii profesor Maria Laska. Tematyka prac była bardzo szeroka. Tytuł mojej pracy brzmiał: rola fake newsów w kształtowaniu opinii publicznej na przykładzie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Studenci podejmowali bardzo często aktualne tematy dotyczące m.in. dezinformacji, nowych mediów czy też wpływu mediów na opinię społeczną. Pisałem pracę na temat wizerunek Słowian w popkulturze internetu. Egzamin magisterski to także czas podsumowania edukacyjnej przygody. Mogłam też bardzo mocno rozwijać się tutaj zarówno duchowo, jak i intelektualnie. I na taki właśnie rozwój stawia Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Oferta studiów jest bardzo bogata. Uczelnia kształci studentów dziennikarstwa, informatyki medialnej, politologii, prawa czy też pielęgniarstwa. Ma także bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych. Wśród nich prestiżowy kierunek MBA. Szczegóły możemy znaleźć na stronie internetowej www.axim.edu.pl.